Kontynuacja naszego rozważania listu do Efezjan w tym roku, które towarzyszy nam w czasie naszych wakacji na wszystkich spotkaniach. Ten list do Efezjan jest taką wielką głębią Bożego Słowa, Bożej Prawdy, która jest potrzebna nam, którą potrzebujemy na każdy dzień. Boże objawienie tego, kim jest Bóg i to, co uczynił, i to, co czyni, i to, co będzie czynił. I to słowo tego listu do Efezjan jest wielkim bogactwem dla Kościoła i wielką potrzebą dzisiejszego czasu. To, o czym cały list mówi, to jest dokonanie i wykonywanie tego Bożego planu, który jest Jego zamiarem i tak jak apostoł Paweł mówi, od przeszłej wieczności przez czas teraźniejszy i do wieczności przyszłej. To, co Bóg czyni, to czyni z nas nowych ludzi i czyni z nas wszystkich jeden nowy naród, jedno nowe ciało, jedną rodzinę i to, co było dawniej, te podziały, to, co było dawniej, ta wrogość między Żydami i poganami, ona w Chrystusie znika i tego podziału już nie ma. Jest nowa rzeczywistość, nie ma już dyskryminacji, która jest, ale w Chrystusie jesteśmy przyjęci do jednej rodziny i Bóg Ojciec cieszy się tą jedną rodziną, a Mesjasz, Zbawiciel, który przyszedł i dzięki któremu to wszystko się wydarzyło, jest tym, który posiada ten jeden lud, tą jedną rodzinę i przygotowuje oblubienicę do przyszłego wspaniałego czasu połączenia z Chrystusem, weselem baranka. Jeden duch, który dzisiaj wypełnia nas, on tworzy to jedno ciało, on buduje to jedno ciało. I to jest piękne, kiedy słyszymy apostoła Pawła piszącego z więzienia, piszącego z miejsca, gdzie właściwie nie ma radości, nie powinno być jakiegoś zachwytu, ale z tej głębi ciemności on posyła wspaniałe słowo do Kościoła, do wierzących. Posyła słowo, które nie tylko pokazuje na to, co Bóg w przeszłości zaplanował i to, co dzisiaj realizuje, ale to, co w przyszłości jeszcze dokona i zrealizuje w swoim planie. I to będzie pewne i to będzie wspaniałe na to, co oczekujemy. I teraz apostoł Paweł, bo dzisiaj chcemy skupić się na 6 rozdziale. My takim tempem akademickim te fragmenty listu do Efezjan rozważamy w tym roku i jednej grupie udało się w ciągu tygodnia wyjść poza 1 rozdział, a w ten weekend mogliśmy dalej z następną grupą, czy z tą jedną z grup kontynuować rozważanie i no można powiedzieć, że prawie zakończyliśmy 2 rozdział. Także tempo jest niezmiernie ogromne. W związku z tym potrzeba będzie naprawdę jeszcze nie jednego spotkania, żebyśmy mogli sobie ten list do Efezjan zgłębić. To i tak nie jest jeszcze tak, jak moglibyśmy to zgłębić, ale przynajmniej jest zachęta. Przynajmniej jest taki przedsmak tego, co apostoł Paweł w tym wspaniałym liście przekazuje. I teraz, kiedy przechodzimy do tego końcowego momentu, bo list do Efezjan ma coś takiego w sobie pięknego, że on najpierw ukazuje tą rzeczywistość takiej Bożej lekcji, takiej prawdy, doktryny, która jest potrzebna do tego, żeby to życie osadzone było na właściwym fundamencie. I potem przez te pierwsze 3 rozdziały właśnie
też z modlitwą, troszczy się o to, żeby to poznanie było przyjęte i rozpoznane tej prawdy przez Kościół. I następne, ostatnie trzy rozdziały to są takie bardzo praktyczne, ponieważ modląc się o to, żeby poznać prawdę, również modli się o to, żeby zastosować tą prawdę. Bo jeżeli poznajemy prawdę, którą jest Chrystus, poznajemy prawdę, która płynie z Bożego serca, to ona płynie w tym celu, żeby zmienić nasze życie i żeby to życie miało właśnie odbicie tej prawdy, którą poznajemy. Dlatego, że list do Efezjan jest kierowany do wierzących z pogan i kiedy poganie, o których apostoł Paweł w drugim rozdziale czy w innych miejscach mówi, że byli dalecy od Chrystusa, byli dalecy od przymierza, dalecy w ogóle od Izraela, dalecy od znajomości Boga, to teraz, kiedy stają się bliscy w Chrystusie, stają się bliscy Izraelowi, stają się bliscy Bogu, stają się bliscy sobie, potrzebują tej właściwej nauki, tej prawdy, która będzie ich życie umacniała i prowadziła. I w związku z tym potrzebują bardzo praktycznych wskazówek, które apostoł Paweł też właśnie do nich kieruje. I to jest takie piękne, kiedy mówi, że jeżeli ktoś w swojej przeszłości kradł, to niechaj kraść przestanie. Ale nie tylko poprzestaje na tym, żeby przestał kraść, ale żeby teraz solidnie się wziął do pracy i z tej pracy jeszcze udzielał potrzebującym. To jest ta zasada Ewangelii. Nie tylko zatrzymać się na przebaczeniu. Bóg nie tylko zatrzymuje się na przebaczeniu, ale Bóg przebacza nam i obdarza tym, co potrzebujemy do końca życia i do tej pełni czasów, która ma nastąpić. Jesteśmy obdarowani, nie tylko usprawiedliwieni, nie tylko mamy przebaczenie, ale jeszcze jesteśmy obdarowani pełnią błogosławieństwa, o którym wcześniej też Paweł mówi, z której możemy czerpać, z której powinniśmy czerpać. Jeżeli nie czerpiemy, to znaczy, że wcześniej nie rozpoznaliśmy tego błogosławieństwa i nie rozpoznajemy tego błogosławieństwa, które nam się należy, które jest nam dane. I ta pełnia błogosławieństwa jest nam dana, którą apostoł Paweł w modlitwie też błogosławi Boga i dziękuje za to. I tutaj w szóstym rozdziale troszeczkę z tych pięknych określeń, czy z tych pięknych wiadomości, które oznajmiają, że należymy do Bożej rodziny, że należymy do Kościoła, że należymy do Królestwa Bożego. Teraz apostoł Paweł troszeczkę też ostudza nasze marzenia, bo wchodzi do takiej realności naszego życia, nie tylko fizycznego, ale duchowego, kiedy przedstawia tą potrzebę takiej duchowej walki i przedstawia jednocześnie wroga, który istnieje i przedstawia zbroję, którą mamy przywdziać i źródło mocy, która jest w naszym Bogu. I to jest piękne w tym, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Ale apostoł Paweł przedstawia te realia i dzisiaj chcemy, chociaż w krótkim czasie, sięgnąć do tego fragmentu szóstego rozdziału. Przeczytamy od 10 wiersza do 20. Szósty rozdział listu do Efezjan, od 10 wiersza do 20. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach,
w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny.